Hello guys, witam cieplutko. Jaki jest temat na dzisiaj? A no temat jest taki, gdy znasz tylko jeden akord. Prawda, co tu zagrać, gdy znamy jeden akord? Dokładnie sprecyzujmy tę sprawę, gdy znamy jedno ustawienie palców. Zakładam, że wszyscy znają ustawienie palców pod tytułem E-dur lub E-mol, prawda, więc... Myślę, że rozpatrzymy tę sprawę dla osób zupełnie początkujących, które uczą się grać w tym aspekcie, ok? Bo jak się okaże za chwilę, zobaczycie, że naprawdę jest to fajne, proste granie, nie wymaga od nas jakiegoś zaangażowania i doświadczenia w obyciu z gitarą. Więc A-mol. No cóż, pierwszy palec na drugiej stronie, pierwszy próg. Trzeci palec na trzeciej strunie, drugi próg i drugi palec ponad tym palcem, czyli następny palec jest na strunie czwartej, próg drugi. Uderzamy od piątej struny w dół. I teraz, jeżeli ten układ palców przestawimy wyżej, tak samo wszystko, proszę zwróćcie uwagę, nie rozsypujemy dłoni, tylko tak, mam i przestawiam strunę wyżej, o tak. To jest ten ruch. Mamy E-dur. A-mol, E-dur. Co się dzieje w tej chwili? Pusta, pusta, pierwszy próg trzeciej, drugi próg czwartej, drugi próg piątej. Ok, jesteście ze mną? Are you with me? Teraz uwaga, zaczynamy naszą lekcję na poważnie. Przesuwamy ten układ w ten sposób, aby nasze dwa palce, te jeden na drugim, drugi na trzecim, były na progu siódmym. Zawsze tu kropeczka, następna kropeczka jest siódmy. Dlaczego są kropeczki? Tu, a nie gdzie indziej. Kiedyś opowiadaliśmy sobie, nie będziemy już o tym mówić. Czyli generalnie przesuwamy to na próg siódmy, żeby dwa palce były. Czyli mamy pusta, pusta. Pierwszy jest na progu szóstym trzeciej, trzeci jest na progu siódmym czwartej i drugi jest na progu siódmym piątej. Mamy tutaj coś takiego. Ok. Czyli generalnie mamy kształt E-dur. Teraz uwaga, mówiliśmy tu o dwóch kształtach, o A-mol i o E-dur. Co się dzieje dalej? Nasz E-dur jest tutaj. Następnie, uwaga, przesuwamy się próg bliżej końca grypu, czyli przestawiamy palce jeden próg do piątego w tę stronę, prawda, do początku grypu. Przestawiamy i obniżamy niżej strunę, czyli gramy nasz A-mol, prawda? A-mol, ale przesuwamy go tak, aby pierwszy palec był na piątym progu. Połączmy nasze E i nasze A. Przypominam, E musimy postawić wyżej, tutaj. Ciągle mamy ten sam układ palców. Układ palców, który jest typowy dla E-dur akordu, czyli struna trzecia, pierwszy, struna trzecia, pierwszy palec na szóstym. Jeszcze raz sobie zobaczmy. A-mol. Co się dzieje? Dalej jest fajne granie, bo tylko przesuwamy ten shape do progu trzeciego, tu do kropeczki tej, prawda, na próg trzeci i gramy tak samo. I na zakończenie gramy ten sam kształt, ale w układzie E-dur, czyli nie tu wyżej, tylko na tym niżej, tylko wyżej gramy. Teraz uwaga, przesuwamy to wszystko po tej samej stronie, nie odrywamy palca, tak żeby dwa palce były na siódmym, ten pierwszy żeby był na szóstym i gramy. Wchodzimy niżej próg, strunę niżej i próg w bok.
schodzimy do trzeciego. Gramy Edu. I już mam. Gram. Jeden kształt zagrany raz, dwa, trzy, w czterech miejscach. Używaliśmy kształtu palców E-dur czy A-mol, jak komu wygodnie. Graliśmy E-dur, przesuwaliśmy go na próg siódmy. Na progu piątym graliśmy tak jakby kształt A-mol. Na progu trzecim przesuwaliśmy również do ten sam układ palców. Yeah. Dziękuję za wasz czas. To była moja taka propozycja, co zagrać, gdy znamy jeden układ palców. Myślę, że coś takiego można zagrać.